Kiedyś to było. Halo, halo, program Kiedyś to było na antenie weszło FM. Kamil Kania kłaniam się państwu e, nisko ze mną w studiu Leszek Milewski weszłokom. Witam serdecznie. Błażej Dawidowicz Retro Football. Dzień dobry. Przenosimy się dzisiaj do 2002 roku, a to oznacza, że będziemy rozmawiać o mundialu, który odbył się w Azji, a konkretnie w Korei Południowej i Japonii. Mundialu, na który wróciliśmy po 16 latach, przełamując klątwę Zbigniewa-Bońka. Dokładnie tak. Myślę, że dla całego pokolenia polskich kibiców, to był pierwszy turniej. Coś. Pierwsze finały z Polakami. Mi pamiętam, ja sobie nie potrafiłem tego wyobrazić przed turniejem, jak to będzie, że będą finały, to co się oglądało całe lato z największym namaszczeniem, i tam będziemy my. Polska reprezentacja i finały to były dwie osobne galaktyki. One się, one się absolutnie nie stykały w mojej w moje wyobraźni, w moich przewidywaniach, i to był taki, no jak, jak się śmieją, powstają te memy, że. Znajdź większy crossover niż, niż to najnowsze Avengers, to dla mnie to był wtedy największy możliwy crossover, że Polska i finały wielkiej imprezy. To jest dokładnie tak, jak Leszek powiedział. Całe te lata 90. to przecież jest jedno wielkie pasmo upokorzeń, rozczarowań, i tylko mówienia, co by było gdyby. Więc faktycznie ten pierwszy Mundial, przełamanie tej słynnej klątwy, właśnie yy, Bońka, było wręcz takim pokoleniem, znaczy było wręcz czymś takim, yy, takim przeżyciem pokoleniowym i Szkoda tylko, że skończyło się jak się skończyło, ale myślę, że z wielu, wielu z nas, którzy, na przykład ja czy, czy innych słuchaczy, którzy są tak mniej więcej w wieku, wieku teraz około trzydziestki, pamiętają w ogóle te dziwne godziny spotkań. Bo ja, na przykład, pierwszy mecz Korea z Koreą Południową, w ogóle my mieliśmy ustawiony telewizor w świetlicy i na sali gimnastycznej, bo spotkanie się odbywało jeszcze w godzinach szkolnych, to w ogóle mieliśmy lekcje przerwane, żeby ten pierwszy mecz oglądać. To też swoje, mówi, jaka była ranga tego wydarzenia. Co jest ciekawe, że kogo nie spytasz w Polsce, co robił e, wtedy podczas meczu z Koreą, to on to pamięta. Umykają nam różne mecze, gdzie, co, kiedy, ale każdy praktycznie dokładnie pamięta, co robił, z kim oglądał ten mecz. Pytałem Sebastiana Mili, na przykład, który notabene kilka miesięcy później już będzie w tej reprezentacji. Sebastian mówi, że no tak, zadzwonił na pizzę, żeby sobie coś, coś zjeść pod, pod ten mecz, i mówi. Może pan zamówić, ale my przywieziemy na 20, bo jest takie obłożenie, że nie ma szans. Ja pamiętam, że u nas tak samo, lekcje były absolutnie anulowane. Szkoła w tym momencie nie miała znaczenia. Liczyło się to, że wszyscy chcieli obejrzeć, tak samo nauczyciele, jak i my. I poszliśmy całą klasą do jednego z kolegów, który mieszkał blisko, i razem oglądaliśmy Lagena Kałużnego. I to w ogóle jeszcze dodając do tego, że było takie wielkie rozczarowanie i samym tym wynikiem Polaków na mundialu i samo też to takie popkulturowe wydarzenie tego hymnu Edyty Górniak, faktycznie ta klęska w tej Korei to wręcz się zapisała tak trochę w takiej świadomości Polaków. Tak mniej więcej jak Adam Małysz swoimi skokami, to też ta klęska Polaków w Korei do dzisiaj jest na pewno pamiętana, tak jak powiedziałem, przeżycie pokoleniowe. To na pewno, bo pamiętajmy o tym, że jechaliśmy do Azji z dużymi nadziejami. Tak? Ja nie będę już przypominał, że mówiło się o tym, że jedziemy po puchar. Natomiast no, po bardzo udanych eliminacjach apetyty wśród naszych reprezentantów nawet były spore. Rozmawiałem na przykład z, rozmawiałem z wieloma zawodnikami tamtej kadry. Na przykład Piotr Świeczewski powiedział mi wprost, że oni zlekceważyli Koreańczyków. Oni uważali ich po prostu za zespół o klasy słabszy od polski. Były analizy, było podkreślane, że to jest dobry zespół, gospodarz, no ale Korea Południowa, no, Świrowi i niektórym z tamtej drużyny po prostu nie mieściło się w głowie, że można z Koreą nie tylko przegrać, ale jeszcze przegrać zasłużenie. Jerzy Engel podkreślał mi natomiast, no, że trudne warunki, tak, aklimatyzacja, te sprawy, że, że to było trudne, że też zawodnicy po długich. Sezonach, jak na przykład szczególnie zawodnicy szalkę, czyli jednak podstawowi piłkarzy naszej reprezentacji, wtedy to było dla nich trudne. Natomiast no, bardziej do mnie przemawia jednak ta jakby zakulisowa informacja od że, że wtedy zrekcował. Natomiast jest dokument Tomka Smokowskiego z tamtego mundialu, bardzo dobry. W kadrze, tak? E, bodajże tak. I co ciekawe, Tomek został wpuszczony nawet do szatni w tym meczu, i jak wszyscy. Mamy Jerzego Engela z takiego dobrego wujka, który usiądzie, poopowiada, uśmiech, coś jest szalenie ważne. Engel w przerwie tego meczu był po prostu, tu powinienem użyć teraz dla wzmocnienia wulgaryzmu, nie zrobię tego, ale był po prostu wściekły. No też w ogóle jeszcze po tym, po tym występie też w pamięć mi, tak mam w pamięci tą okładkę gazety wyborczej Piłkarze do Zupy. Bardzo dobra gra słów podsumowująca też to, że takie narzekanie opinii publicznej na to, że piłkarze bardzo skupili się na jakby sprzedaży tego swojego sukcesu z eliminacji, bardziej niż w zasadzie na samych przygotowaniach do mundialu, co tak spotkało się ze sporą krytyką, i niestety później e, wynik to trochę zweryfikował, że ludzie faktycznie mieli prawo na to narzekać. My byliśmy absolutnie niegotowi na ten sukces, również pod takim względem jakby komercyjnym, tej całej otoczki. A co do e, takich wycinków z prasy, bo piłkarze do zupy też jak najbardziej pamiętam. Natomiast przegląd sportowy, dzień po porażce z Koreą, poprosił o opinię Janusza Wójta. Czyli byłego selekcjonera. I co powiedział Janusz Wójcik? Zobaczcie, jakie to inne czasy, jaka inna kultura, jaka inna retoryka, tak? Tytuł na głównej stronie przeglądu sportowego brzmiał Janusz Wójcik, Pezaty nuniuś idzie na dno. Tak? To było o Jerzy Mangelu. Ale czy myślicie też tak, jeśli w kontekście ostatniego meczu z Amerykanami, który no, przecież już tam po pięciu minutach prowadziliśmy 2-0, jeszcze Żurawski nie strzelił karnego, czy myślicie, że potencjał tej naszej drużyny był, był większy zdecydowanie niż te pierwsze dwa mecze? Wydaje mi się, że to był potencjał na wyjście z grupy, ale tak jak Leszek słusznie yy, przypomniał słowa Piotra Świerczewskiego, no zlekceważenie Korei było kluczowe. Jeśli chodzi też o Amerykanę, mecz ten ostatni, to... Wszyscy pamiętamy, kiedy zostaliśmy skrzywdzeni w jakichś meczach, a nigdy nie pamiętamy, kiedy los nam sprzyjał. Tam zaraz Kiedy po... kogoś skrzywdzono. Kiedy skrzywdzono na naszą niekorzyść. Tam, zaraz na początku, był też ewidentny rzut karny dla Amerykanów, który nie został podyktowany, to był absolutnie ewidentny. Więc kto wie, gdyby po prostu przyznali tego karnego. Ten mecz też również mógł się już inaczej potoczyć. Czy ten potencjał. Na pewno pokazało to, że ta świeżość na Mondialu też swoje robi, bo ci piłkarze, którzy zagrali w trzecim meczu, na pewno zagrali dużo mniej meczów w nogach. Jak i również no nie było już na nich żadnej presji. Oni podchodzili do tego meczu na zasadzie my możemy tu tylko coś wygrać. Nie? Co, a zupełnie inne było podejście do wszystkich innych meczów, do tych wcześniejszych dwóch meczów dla, dla tych podstawowych graczy. Tak? Jak to było w piosence Macieja Maleńczuka, wchodzi pięciu rezerwowych bohaterstw. Tak? Swoją drogą ta piosenka, która powstała już po mistrzostwach, no, kapitalna, jeżeli, jeżeli chodzi o, o moje wspomnienia. Co było paradoksem tej grupy, wcześniej typowano, że to Polska i Portugalia z niej wyjdą. Polska jako rewelacja eliminacji, Portugalia jako półfinalista mistrzostw Europy sprzed dwóch lat. Tymczasem no, było o 180 stopni odwrotnie. No Portugalczycy co tu dużo mówić, wielkie rozczarowanie, przecież ten sam początek mundialu, gdzie oni przegrywają 3 do 2 z Amerykanami, e, nawet to zwycięstwo z Polską 4 do 0 te trzy bramki Paulety no nie sprawiły, że oni w ogóle z grupy wyszli, co w kontekście drużyny, która miała przecież w składzie m.in. Luisa Figo, który chwilę wcześniej zdobywał Ligę Mistrzów, który e, był, e, miał już w swojej kolekcji złotą piłkę, e, no było na pewno ogromnym rozczarowaniem. Natomiast tak patrząc z perspektywy, ta nasza grupa naprawdę była solidną grupą, bo raz, że właśnie ta Portugalia, będąca naprawdę europejskim kolosem, dwa, że ci Koreańczycy, którzy tworzyli bardzo silną drużynę, której jeszcze na pewno o tym powiemy, pomagali no i trzy, rzeczy Amerykanie przecież, dla których to jest najlepszy mundial w historii. Amerykanie doszli do ćwierćfinału, gdzie w tym ćwierćfinale w zasadzie też zostali skrzywdzeni, jeśli chodzi na przykład o rzut karny i wtedy ta drużyna z Donovanem, z Reigną naprawdę była solidną ekipą, którą się dobrze oglądało. Ta grupa naprawdę, naprawdę była mocna. To było wręcz komiczne z perspektywy, gdy my naprawdę sobie wszyscy przybijaliśmy piątki po losowaniu grup, że... Ameryka, Korea Południowa, no przecież wygraliśmy los na laterii, a później okazało się, że mówimy o było, nie było półfinaliście i ćwierćfinaliście, a co do meczu z Portugalią, to polecam, jeśli ktoś będzie miał jakieś możliwość, obejrzeć jego pierwszą godzinę, bo ten wynik trochę zakłamuje rzeczywistość, on wskazuje, że to jest jakiś mega jednostronny mecz. I okej. Okay. Bez trwa 90 minut. Przegrałeś 0-4, szukać dobrej godziny fragmentu. To jest słabe. Niemniej, on nie był taki jednostronny. To nie jest tak, że my od razu uklękliśmy w tym meczu od pierwszej minuty i to był koniec. Tam była faktycznie na początku jakaś. Było się czym w tym meczu poemocjonować. Była, jeśli dobrze pamiętam, również bramka ze spalonego. Był tam faktycznie spalony, ale był ten gol, tak? Więc do pewnego momentu dało się ten mecz oglądać. Więc wciąż tak naprawdę za najgorszym mam tą Koreę, nie, nie, nie tą Portugalię nawet. No, z meczów z Portugalią to jest trochę tak, jak z meczem z Brazylią w 1986 roku. Też podobnie, przegrany mecz 4-0, który de facto wynik aż tak nie odzwierciedlał gry naszego zespołu. No, i Tomasz Hajto, który do tej pory na samo wspomnienie, no tak. Pedro, blokuje Paulet na Twitterze. Blokuje na Twitterze. Występowi Polaków na tym Mundialu oraz na innych wielkich turniejach poświęcimy sobie inne odcinki, ale dzisiaj rozmawiamy o całych Mistrzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii, więc zmieniamy wątek. To był historyczny Mundial dwa kraje. To do tej pory się nie powtórzyło. No i przede wszystkim 20, 20 stadionów po 10 miast gospodarzy z obu krajów. No. Niepobity rekord. No to jest kolosalna liczba, która w ogóle w żadnym, żaden inny mundial nawet nie ma porównywanej liczby stadionów, ale wynikało to przede wszystkim z tego, że na początku Korea i Japonia miały oddzielne kandydatury. I w momencie, kiedy po prostu stwierdzono, że lepiej jest te kandydatury połączyć i wspólnie zorganizować mundial. Tak jak został to właśnie wybrane, zostało w Curychu w 96 roku, to po prostu zdecydowano, że skoro już obie kandydatury oddzielnie miały po 10 stadionów, to po prostu tak, tak już ten mundial zrobimy. I w ogóle też z tego, co wyczytałem, ogromne koszty były, bo na przykład sami Japończycy z racji tego, że większość obiektów trzeba było tak naprawdę albo postawić, albo praktycznie całkowicie modernizować, to przy, przy ówczesnym... W kursie dolara to sama organizacja tylko na stadiony wyniosła ponad 2,5 miliarda dolarów, więc naprawdę ogromny, ogromny koszt takiej organizacyjny ponieśli jedni i drudzy gospodarze. Ja powiem tak, stacich. ich. To nie było 20 stadionów, które musiał postawić powiat radomski, więc myślę, że dali sobie radę, przeżyli jakoś, wykorzystali te stadiony także. To prawda, gospodarczo bardzo, bardzo silne kraje, tak to bym ujął. Natomiast moim zdaniem takie coś sprzyja temu, żeby cały kraj odczuł, że w kraju trwa święto, że to nie są tylko cztery miasta. Załóżmy trzy na północy, jedno na południu, tylko to jest rozrzucone po całym kraju, i pod tym względem mi się to podoba, nawet jeżeli no, dane stadiony gościły po trzy spotkania. Znaczy, no ja się zgodzę. Wszystko, wszystko, właśnie kwestia tego, po prostu, kto jak chce podejść do tematu, tak, no bo niektóre kraje mieliśmy wiele turniejów, gdzie, nie, gdzie niektóre kraje podchodziły bardzo praktycznie, gdzie na przykład budowano stadiony, które, o których od razu było wiadomo, że te trybuny będą na przykład demolowane, bo nie opłaca się takich wielkich stadionów po turnieju trzymać. No a tutaj. No zdecydowano się, że po prostu tak jak właśnie powiedziały, że niech to będzie mundial dla całego kraju, dla całego narodu. Nietypowe godziny spotkań. To jest kolejny wątek, którego nie pominiemy, bo tak naprawdę najpóźniejsze spotkania rozpoczynały się już o 13.30. co za tym idzie, od samego rana można było się. Czy ja od razu zrzucę to z wątroby. To jest jeden z najmniej lubianych przeze mnie mundiali. Z racji tego, że. Po pierwsze, ja mieszkałem w małej miejscowości, więc nie miałem żadnego dekodera, więc dostęp do meczów był bardzo ograniczony. Były albo mecze Polaków, które kończyły się zazwyczaj spektakularnymi fiaskami, albo jakieś wybrane mecze, które albo akurat okazywały się takie sobie, albo e, na przykład byłem akurat w szkole i nie mogłem ich oglądać, albo e, były skandalami sędziowskimi. Bo najbardziej pamiętny mecz to były pamiętne mecze z tamtego mundialu dla mnie. Z każdego mundialu mam jakieś takie mecze, które faktycznie mnie zachwyciły tutaj. Często to były mecze, o których już podchodząc do nich po południu znałem już wynik wcześniej, bo tego się nie dało uniknąć. Albo po prostu były skandalami sędziowskimi, bo pamiętam, że akurat te mecze wypadły jakoś tak bodajże przy weekendzie. Na pewno tak było z Hiszpania, Korea i ten pamiętam, chyba najlepiej pamiętany przeze mnie mecz z tamtych mistrzostw. To jest właśnie to. Do meczów Koreańczyków jeszcze sobie przejdziemy? Ty, Błażej, też nie miałeś dekodera? No niestety też również nie miałem dekodera, mam bardzo podobne wspomnienia do Leszka właśnie w związku z tym, że sporo tych meczów po prostu było kodowanych, to wydaje mi się, że nawet, że to są chyba mistrzostwa świata, z których widziałem najmniej meczów, już z tych, które oglądałem świadomie, to, to tak naprawdę ogromną część spotkań oglądałem na telegazecie, no i faktycznie tak, no, że no, trzeba było się czasami ze szkoły albo jakoś urwać, albo, albo, albo niestety siedzieć na tych lekcjach i i się nudzić na przykład na języku polskim czy matematyce zamiast oglądać jakiś porządny mecz. No, no niestety, ale to też no, takie uroki tych mundiali, tak? No, pierwszy mundial w Azji, no, z takimi godzin... no, czasami Igrzyska Olimpijskie też wypadają w takich godzinach, trzeba się było z tym liczyć. No szkoda, no, z perspektywy europejskiego kibica takie niedostępne trochę mistrzostwa, tym bardziej polskiego, który no, musiał mieć sporą część meczów kodowaną. Jeśli chodzi o te godziny, to jeszcze na moment wrócę do Polaków, bo przypomniała mi się taka para anegdota, że pamiętam, że. Mecz Polaków kończył się akurat, fuh, zaczynał się akurat w ten sposób, że tuż, tuż po moich lekcjach. I tak pamiętam, wyszedłem z tej szkoły, mówię, no odpadliśmy w sumie, no to nie ma co się spieszyć, nie? Idę sobie statycznym krokiem, tak ze dwie, trzy minuty, a później myślę, kurczę, to jednak Polska na finałach. I w tym momencie zacząłem biec do domu. Że jednak Polska na finałach, biegnę, włączam ten telewizor, 2-0 prowadzi mówię, co jest grane? I wtedy włączył mi się ten mit, niektórzy tak mają, że jak nie oglądam, to grają lepiej. Mój ojciec zawsze na przykład wychodził, jakby karny, bo o nie mogę tego oglądać, bo jak ja będę oglądał, to, to nie strzeli. Jak nie oglądam, to grają lepiej. Wtedy pamiętam, że zapałem taką, że jak nie oglądam, to Polakom idzie lepiej. No, zgaduję, że tacy Irlandczycy i, i Anglicy też podobne wspomnienia mają. Im dobrze szło na tym mundialu, a biedni nawet no, nie mogli pójść porządnie do pubu się napić, bo trzeba było w pracy siedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o godzinę spotkań. Przejdźmy już sobie do samych spotkań. No, szokujący początek, bo przyjeżdża drużyna z Afryki. Ja wiem, że akurat na czarnym lądzie ceniona, czyli Senegal, który wcześniej miał sukcesy, dochodził do finałów Pucharów Narodów Afryki. No, ale przyjeżdża Senegal, bije mistrzów świata i mistrzów Europy. Przewidziała to jedna osoba w Polsce. Jerzy Engel. Na wspomnianym reportażu jest dokładnie taka scena, kiedy oni typują, kto wygra. Jerzy Engel postawił na 1-0 dla Senegalu. Nawet trafił ten wynik. To jest dla mnie po prostu niesamowite. Pytałem go też o to, jak on wpadł na to, że Senegal może to wygrać. I mówi, że. E, oglądał Francuzów. Jego zdaniem byli już w takiej fazie schyłkowej, a Senegal miał młodą, wybieganą drużynę, gotową do tego, żeby rzucić się po prostu tej drużynie absolutnie do gardła. I szkoda, że e, tak dobrze rozeznał Senegal i Francję, a niestety gdzieś zawiodło to rozeznanie wobec absolutnie tylko swojej drużyny. No, właśnie chciałem się zapytać, czy na tym, bo już nie pamiętam tego filmu, czy tam też obstawiał wynik meczu Polska-Korea przy okazji. Chyba ale... tego ja Chyba nie. nie było. Chyba to by było jakieś takie pecho... uznane za pechowe, za trochę proszenie się, wiesz. Ale e, Francuzi, moim zdaniem, przespali. Moment, żeby zrobić wymianę pokoleniową. Co jakiś czas ja słyszę, przy danych reprezentacjach się mówi że o odmudzeniu kadry i tak dalej, i tak dalej. I o nas, i o innych zespołach świata, że przychodzi dany trener, ma zrobić rewolucję, jeżeli chodzi o wiek zawodników. Francuzi, mistrzowie świata i mistrzowie Europy przespali z niektórymi zawodnikami. Nie ze wszystkimi, dlatego że cztery lata później wiemy, że dość wiekowa kadra francuska dotarła do finału. Znaczy jeśli chodzi o reprezentację Francji to no, inaczej tego mundialu niż klęską się, się nazwać nie da, bo jeśli y, mistrz Europy, obrońca tytułu mistrzowskiego przyjeżdża na mundial i na tych mistrzostwach nie strzela nawet, y, nawet bramki, y, nie wygrywa żadnego meczu, to jest to klęska. I faktycznie we Francji zabrakło dwóch bardzo ważnych zawodników, bo po pierwsze nie pojechał Robert Pires, który był kontuzjowany, a po drugie tuż y, po finale Ligi Mistrzów, w tym gdzie tą wspaniałą bramkę z Bajerem Leverkusen strzelił Zidane, no, właśnie Zidane był kontuzowany i nie grał w pierwszych dwóch meczach. To z jednej strony oczywiście mogło być decydujące, no, ale z drugiej strony to jest dalej drużyna mistrzów Świata. O, owszem, no bez, Zidana, bez Zidana jest bardzo słabo. Yy, znaczy, wiadomo, wartość tej kadry spada, ale to nadal powinna być drużyna, która tą grupę powin, yy, która powinna wygrać. I takie właśnie wspomniałeś, że, że faktycznie no w tej Francji trochę, trochę ten okres chyba, chyba przespano. Po, po tych dwóch wielkich sukcesach, chyba faktycznie tam powin, powinno dojść do większych zmian. Ale bym chętnie jeszcze wrócił do tego Senegalu, bo to zwycięstwo z Francuzami to też takie myślę dla nich było. Ważne mentalnie, nie tylko wiadomo, tak, że pierwszy mecz w ogóle na mundialu, sensacje wygrali z Mistrzami Świata, ale przecież Senegal był kolonią francuską. Masa wspaniałych piłkarzy pochodzenia senegalskiego grała w ogóle w reprezentacji Francji, chociażby Patryk, Patryk Vieira jest rodzony w Dakarze przecież. Do tego na ławce trenerskiej był Bruno Metsu, który jest Francuzem, więc to pokonanie Francji, myślę, że dla całego narodu senegalskiego miało również takie... Bardzo ogromne znaczenie nie społeczne. tylko tak społeczne, nie tylko sam wynik, y, tylko również właśnie to, że to byli Francuzi. Ja dzisiaj często spotykam się z narracją, która deprecjonuje ówczesnego Zidana. Mówi się o niektórych turniejach, że. Nie odgrywał aż tak istotnej roli. Że Zidan generalnie był jednym z bardziej przereklamowanych zawodników tamtych czasów. To jest trochę taka narracja wynikająca z, tej jakby, z tego skupienia się dzisiejszego na nieprawdopodobnych liczbach, jakie wykręcają najlepsi na świecie. Natomiast Zidan nie był zawodnikiem od liczb. I to co znowu wrócę do Jerzego Engela. Jerzy Engel mówił, że Francja bez Zidana kompletnie się rozsypuje i nie ma drużyny. Nie ma takiej drużyny jak reprezentacja Francji, która jest mocna bez Zinedina Zidana. Zidan był zawodnikiem w starym stylu, tym, który regulował tą grę, który samą swoją obecnością wpływał na to dużo bardziej niż dając asystę bramkę. Wszyscy czuli się pewniej, wszyscy wiedzieli, że to był taki klasyczny sternik. I, i tutaj to było bardzo... Może, może w mundialu yy, francuskim jeszcze tam miał inne wsparcie, wtedy to, to też Francja była gospodarzem, natomiast tutaj bardzo było widać, jak ta drużyna bardzo mocno na nim oparta, no bo jednak wiekowa, czyli od lat przyzwyczajona do tych francuskich, do tych automatyzmów z Zidanem w głównej roli, jak bardzo go brakowało. A co do tej zmiany pokoleniowej, to jest też jednak zawsze trudne. Wygrałeś wszystko. Królowałeś na całym świecie. Ciężko jest powiedzieć, słuchajcie, wciśnijmy reset tych wszystkich zawodników, którzy wygrali wszystko pogońmy. To jest bardzo trudne. Także z perspektywy łatwo jest powiedzieć, że spóźnili się z wymianą pokoleniową, ale czy akurat wtedy mieli. Ci wszyscy zawodnicy wygrywali Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy. Ciężko jest wstawić młodego i powiedzieć, on na pewno będzie lepszy niż ten facet, który sięgnął po wszystko. Tak? To jest bardzo trudny moment i wiele drużyn, czy nawet tak jak Holandia w pewnym momencie musiała przemodelować całe swoje myślenie o futbolu, gdzie tyle lat przynosiło im to triumfy i holenderscy trenerzy. Ciężko jest w momencie szczytu, gdy już coś powoli troszkę się osuwa, powiedzieć musimy wszystko zmienić. No istnieje właśnie tak jak dokładnie mówisz, istnieje coś takiego jak cykl każdej drużyny. No, to też była porażka, która, która później w jakiś sposób też przerodzi się w sukces, który będzie na Mundialu już cztery lata później. F miał 34 lata jak pojechał do Korei no dla mnie mimo wszystko w niektórych przypadkach można byłoby się zastanowić o Senegalu jak już jesteśmy przy tej grupie, warto powiedzieć dotarli do ćwierćfinału świętej pamięci już niestety Bruno e, Metsu tak jak już wywołaliście jego nazwisko no ale warto wspomnieć też bramkarza Tonego Sylwe warto wspomnieć Aliusise późniejszego zresztą selekcjonera e, Senegalczyków, El Hadżego Dioufa no to przedstawiać nie trzeba, no i oczywiście Papę, Bobę, Diopa. No i również Henry Kamara, który przecież strzelał e, złote gole. W ogóle ten Senegal to jest taka. E, no jeśli już szukać plusów takich, które były na tych mistrzostwach, czymś takim radosnym, co, co się miło wspomina, to właśnie ten Senegal, który yy, no, yy, dociera jako taki kopciuszek do ćwierćfinału, który pokonuje w jednej ósmej finału pokonuje Szwedów, którzy przecież wyszli z grupy śmierci. Yy, na pewno taka znakomita historia i aż dziwne, że ten Senegal na kolejny mundial dopiero awansował w 2018 roku. Na pewno też ten ćwierćfinał z Turcją wpisuje się do tych tej galerii ćwierćfinałów afrykańskich, gdzie naprawdę oni nie byli, nie stali na straconej pozycji, a ostatecznie odpali. No od, od dawna już, tak naprawdę, pod względem potencjału afrykańskiej piłki, pod względem tego, ile afrykańscy piłkarze znaczą na świecie, spodziewalibyśmy się afrykańskiego zespołu w półfinale Mundialu, a wciąż no, czekamy, czekamy. Może to jest tak jak z papieżem czarnoskórym, że jak będzie, to będzie koniec świata? Nie, no ale to, ale to jest prawda. No, niestety często jest tak, że my, potencjał potencjałem, ale historie tych afrykańskich drużyn na mundialach często są historiami jakiejś, nie wiem, kłótni, piłkarzy, którzy nie pojechali, piłkarzy, którzy się obrazili na związek, bo nie otrzymali obiecanych pieniędzy. Szkoda, bo no, potencjał, wie, wie, wiele było tych drużyn. Czy Nigera w 1998 roku, czy ten Senegal, właśnie był tak blisko, Najbliżej czy Ghana w 1998 2000... roku? To jest wspaniałe, Gana, to jest nie, nieprawdopodobna historia, o no, ją omówimy w stosownym tak, czasie. Tak. tak, w stosownym programie będziemy przypominać. Bohaterską rękę Luisa Suareza. Każdy kraj z Ameryki Południowej ma jakąś bohaterską rękę na Mundialu. Prawdziwa grupa śmierci w grupie F. Los dobrał Argentynę, Anglików, Szwedów i Nigerię. Marcelo Bielsa jest takim trenerem, któremu który jest różnie oceniany, bo jedni mówią, no ale powiedz mi, jakie trofea Bielsa wygrywał. Jak się wymienia, że Mistrzostwa Argentyny, że Mistrzostwo Olimpijskie, no to co to są za trofea? A z drugiej strony wiemy, że Marcelo Bielsa to jest chociażby mentor takiego człowieka jak Pep Guardiola. No i mamy Marcelo Bielsa, który został selekcjonerem reprezentacji Argentyny. Miał całkiem niezłe nazwiska. No i niestety Argentyńczycy już w fazie grupowej z turniejem się pożegnali. Co do Marcelo Bielsy, to polecam książkę Aniołowie o brudnych twarzach, gdzie jest dosyć dobrze wyjaśnione, właśnie jak wielki wpływ na wielu innych trenerów miał Marcelo Bielsa i dlaczego on jest tak ceniony. Natomiast właśnie tak jak mówisz, tak? E, Argentyna jechała, no nie ma co to ukrywać, może nie jako największy faworyt, ale jeden z absolutnie no, takich no, drużyn, która no, spokojnie mogła sięgnąć po ten tytuł, tak? No bo tutaj no, no, z pamięci, no od razu można wymienić taki piłkarzy jak Aziale, jak e, Batistuta, jak Walter Samuel, jak Javier A Zanetti. A był wtedy w Verón, formie. Tak, tak. E, zarzuca się, aha i w ogóle no, Argentyna przecież no, przeszła przez eliminację jak burza. Tam w zasadzie mieli tylko jedną porażkę w tych przecież bardzo trudnych eliminacjach, w strefie Ameryki Południowej, które trwają tak długo. I Argentyna, Argentyna wyszła tam z pierwszego miejsca. Zarzuca się Bielsię w czasie tych mistrzostw, że za bardzo postawił na tych doświadczonych zawodników jak Batistuta czy Kanidzia, którzy już mieli spo, już grubo ponad 30 byli, a w domu zostawił Saviole i Riquelme. I faktycznie to są takie no z perspektywy czasu, szczególnie ta decyzja z Riquelme no ciężko ją chyba obronić, jeśli, jeśli Argentynie nie udało się wyjść z tej grupy. Ale w książce, o której mówisz, chciałem ci powiedzieć, że jest też wyjaśnione, dlaczego Biel się Riekel nie pasował, do koncepcji, nie pasował tak. do koncepcji. Polecamy swoją drogą ten tytuł, Aniołowie o brudnych twarzach, świetne tłumaczenie Michała Okońskiego. Bielsa spół... naprawdę wtedy był uważany za gościa, który poprowadzi Argentynę do tytułu. Argentyńczycy byli przekonani, że oni... Naprawdę to był cel, były takie reprezentacje Argentyny, które na przykład, na przykład ta, którą prowadził Maradona, które jechały, liczyły na coś więcej, ale w sumie wiadomo było, że nie mają aż takich papierów. Podobnie była z Argentyną w Rosji, natomiast tutaj były był trener, który był wówczas uważany za jednego z absolutnie najlepszych za, za wręcz no, takich wyznaczających trendy, absolutnie, co, co jest prawdą. Cała plejada zawodników, to, to był szok, że oni odpali. Oczywiście grupa była bardzo trudna niemniej, no mówię, Simeone, Veron, Aymar, Claudio Lopez, Samuel, Almeida, Pochettino, Ayala, Sorin, Kanidzia, Crespo, Gallardo, Ortega. Przecież tu można dwie drużyny wystawić i obie powinny bić się o półfinał. Dla Mauricio Pochettino, który był wtedy piłkarzem, to nie był specjalnie udany mundial. Z tego, co ja pamiętam, on popełniał dość duże błędy. To był też... Mundial, nawiązując znowu do książki, którą Bażej wywołał, który Argentyńczyków zakochanych w futbolu bolał trochę mniej, dlatego że oni mieli straszny kryzys gospodarczy w kraju i na tym się skupiała uwaga opinii publicznej. Tak, to prawda. Właśnie chciałem, chciałem o tym wspomnieć. Tu właśnie mnie wyprzedziłeś, że faktycznie ten kryzys ekonomiczny, który załamał gospodarkę Argentyny, no bardzo odbił się na całym życiu społecznym w tym kraju, gdzie faktycznie ten mundial gdzieś zszedł troszeczkę na, na drugi plan. Aczkolwiek no, Argentyna ten, bo w grupie oni przegrali jeden mecz, ale trzeba też o tym troszeczkę meczu powiedzieć, bo to był taki mecz no zawsze bardzo istotny, z wieloma podtekstami politycznymi, historycznymi. Mecz z Anglią. No, zawsze te mecze Argentyny z Anglią wiadomo, one mają takie no to są, no, są, taki... są tutaj, tutaj. Dokładnie, dokładnie. Są to zawsze spotkania o takim podwyższonym, no, może nie ryzyku, ale, ale, ale na pewno oba kraje no, krwi, i zawsze jest też podtekst rewanżu za 86 rok, prawda? Mm. No, i tutaj tak samo był jeszcze rewanżu za 98, tak? David Beckham, który był 4 lata wcześniej, e, z tą czerwoną kartkę e, otrzymał, był obwiniany za tą, za tą porażkę. No, tutaj akurat ton on z rzutu karnego strzelił decydującą bramkę o zwycięstwie Anglików. Zarzuty prasy ówczesnej, bo pisałem swego czasu artykuł no, o PL się, to, ale, to, ale zarzuty to, dotyczyły. Tego, że Bielsa cały czas występuje tylko jednym napastnikiem, że zbyt zachowawczo, mając tylu zawodników wspaniałych, ofensywnych, jednak ustawia ten zespół zbyt zachowawczo. Inna sprawa, że mówiło się, że on aż taką dyscyplinę narzuca tym zawodnikom, gwiazdom, że. Selekcjoner nie może działać aż tak jak trener klubowy, który tak dokręca śrubę cały czas. To jest też pewne zarządzanie atmosferą, nastrojem i on bardzo tutaj podchodził rygorystycznie do zawodników, którzy byli po długich, wyczerpujących sezonach i kolejne dokręcanie śruby raz, że rozbijało morale, tam naprawdę iskrzyło troszkę między piłkarzami a, 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 a trenerem, a drugie właśnie, że no nie otworzył się. No, taka Argentyna strzelająca tylko dwa gole, czyli no, to, to naprawdę jest jakiś aberracja. Błażej, coś jeszcze o Argentynie? Nie no, w zasadzie tu temat, temat wyczerpany. Argentyna, Argentyna jechała no na pewno przynajmniej po medal zostali już, y, już, już, już mogli się pakować po trzecim meczu. No, co tu dużo mówić? Rozczarowanie. Rozczarowanie jeżeli chodzi o Argentynę. Nie ma rozczarowania jeżeli chodzi o uczestników meczu o trzecie miejsce. I teraz skupimy się na dwóch zespołach o jakże odmiennej historii dojścia do, do tych Meczów strefy medalowej, no to może najpierw o gospodarzach, których już wywołaliśmy jakoś tematem reprezentacji Polski. Korea Południowa. Teraz jak spojrzy się, 2002 rok, aha, Korea to jest to skandaliczne sędziowanie w meczach z Włochami i Hiszpanią, i za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Natomiast panowie, Korea Południowa to jest też doskonałe. Ale to naprawdę doskonałe przygotowanie fizyczne, które Hiding zrobił. Oni byli cztery miesiące w trakcie przed Mundialem na przygotowaniach. Przygotowywali się w Stanach w Europie i u siebie. I przeciwko Hiszpanii mieli dwa dni mniej przerwy, aniżeli Hiszpanie. Oczywiście sędziowie pomogli, natomiast no oni wytrwali te mecze fizycznie. To prawda, natomiast to prawda, że wszystkich zaskoczyli tą swoją mobilnością, swoją motoryką, tym, że dotrzymują kroku. Można mówić o jakichś, można mówić o, trzeba mówić o ówczesnych błędach sędziów, ale faktycznie zespół był też dobry. Najlepszy sędzia, zespołu, zespołu, za jaki uważano Koreę, nie wyciągnąłby żaden sędzia. Oni i tak rzeczywiście przebili swój Sofit, to co wtedy prezentowali, to co wtedy mieli. Kim był na przykład An jung Hwan, który faktycznie grał taki futbol, że wow, fajnie się patrzyło, taki gościu z Korei, kim on jest, co to jest za zawodnik, nie? Nagle zrobiło się nim głośno. Także... Park Jisung. Park Jisung, oczywiście, tak. Więc rzeczywiście tam było kilku naprawdę fajnych piłkarzy, których przyjemnie się oglądało. Była niezła organizacja w defensywie. Na przykład mecz z Włochami. Włosi uważali się za... Włosi nie mogą się uważać za równie skrzywdzonych, co Hiszpanie. Gdzie Hiszpanie faktycznie zostali, moim zdaniem, zwyczajnie okradzeni. Włosi zostali skrzywdzeni, natomiast sami też doprowadzili do, do tego, że sytuacja stanęła na ostrzu noża, na ostrzu noża jednego błędu sędziów, gdzie mieli wówczas nieprawdopodobnie o wiele większy potencjał niż, niż i Mogli ten mecz sami wygrać, ale Koreańczycy postawili tak twarde warunki, że dali w pewnym sensie pole do, do popisu sędziom. Znaczy w ogóle ta Korea, oni ja miałem takie zawsze wrażenie, że oni byli zaprogramowani po prostu jak żołnierze, że oni szli na te mecze no, z taką zaciętością, jakby po prostu bronili flagi i bronili kraju, że dla nich to. No, no. Myślę też, że dla trenera Hidinka w ogóle praca z takimi piłkarzami, którzy, była o tyle dobra, że on faktycznie mógł liczyć na to, że oni będą jego pomysły taktyczne wprowadzali w życie. Naprawdę. To, to jest, jest ten etos pracy u Azji, Tak, to Dokładnie. Siłów. Chciałem właśnie mniej więcej do tego nawiązać, że. I szkoda, że bo normalnie byśmy pamiętali drużynę gospodarzy, która walczy do końca, która jest zacięta, która pokonuje takie potęgi jak Włochy, która pokonuje taką potęgę jak Hiszpania, zatrzymuje się dopiero na Niemcach, byśmy w ogóle do tej pory pamiętali jako jedną z największych, najspanialszych w ogóle takich przygód w historii Mundiali, a niestety bardziej tą Koreę mamy w pamięci ze względu na te skandaliczne, skandaliczne rzeczy, które, które się działy w czasie tych spotkań. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Hiding potem poszedł do PSW i wziął sobie i Parka Jisunga, i Liung Pio, i potem z tym PSW. Eindhoven dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. No, pamiętamy, że Park potem jeszcze poszedł grać do Manchesteru. United No, no nie byli to przypadkowi gracze. Nie możemy, nie możemy pominąć ulubionej historii przy okazji wspominania występów Korei na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, czyli to, że Perugia zrezygnowała z Anju Kwana, bo strzelił jej gola. A później chciała się z tego bardzo szybko wycofać, praktycznie po paru godzinach, bo zrozumiała, że w ten sposób rezygnuje nie z Andżuchwana, tylko z kilku milionów dolarów i to lekko licząc. E, tak. Zresztą po Ana, po tamtych <coughs> mistrzostwach zgłaszały się też inne kluby, nie tylko Perugia. No to dobrze, no to już przejdźmy do tego wątku, tych dwóch kontrowersyjnych spotkań. Słuchajcie, no. Przypomnijmy, że Gianluigi Buffon obronił rzut karny w meczu 1/8 finału koreańczykom, to było do wygrania, no gdyby nie Byron Moreno, tak? No, no byłoby no, no dokładnie no yy, w ogóle tutaj gdyby wyliczać każdą z tych pomyłek sędziowskich każde takie skandaliczne zachowanie czy nie wiem czy brak czerwonej kartki za Fauna na Zambrocie który po prostu dostał gdzieś na wysokości uda z wyprostowanej nogi ślizgiem yy, czy, no, czy ta przede wszystkim już do grywce ta czerwona kartka dla totiego tak naprawdę z, no, no nie chcę tu brzydkich słów używać no festiwal festiwal pomyłek i pytanie czy te pomyłki były z, po prostu przypadkowe, czy to faktycznie była jakaś zła wola sędziego, podobnie w meczu z Hiszpanią. No, bardzo, bardzo źle to się wspomina, bo najgorzej, jak się pomyśli, że dla wielu piłkarzy, tak? No nie wiem, no, jedziesz, ten mundial jest raz na 4 lata, budujesz jakąś formę, masz, nie wiem, re, 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 jesteś trenerem, który. Wyselekcjonował jakąś reprezentację. Masz ten jeden mecz, żeby przejść do historii. Coś, co naprawdę będziesz miał dopiero kolejne 4 lata, żeby to być może powtórzyć, albo już w ogóle nie będziesz miał takiej szansy, bo zostaniesz zwolniony na przykład, albo nie wiem, nie pojedziesz przez kontuzję jako piłkarz i odpadasz w taki sposób. No, nawet nie chcę wiedzieć, jak się wtedy musieli i Hiszpanie, i Włosi po tych meczach czuć. No właśnie, Hiszpania, szczególnie Joaquin, Joaquin, który w serii rzutów karnych się pomylił, wycieńczony po 120 minutach walki. Joaquin, który powinien mieć asystę. Ja sobie przypominałem mecz przed naszym spotkaniem Korei Południowej z Hiszpanią. Ja... To jest niesamowite, jak można tak skręcić kogoś, w tak prostej sytuacji. Piłka była jeszcze dla tych naszych słuchaczy, którzy nie pamiętają bądź chcą sobie przypomnieć, piłka była jeszcze w boisku, Hakim pędził prawą stroną, schodził wzdłuż linii końcowej, zacentrował do Morientesa, padła bramka, po czym uniesiono chorągiewkę. Jose Antonio Camacho, który był wtedy selekcjonerem Hiszpanów. Za każdym razem, kiedy Hiszpanii. Hiszpanii w tamtym spotkaniu co rusz gwizdano spalone. I Jose Antonio Camacho w każdej sytuacji, kiedy Hiszpania w dogrywce szła za takiem, ruszał ręką w kierunku sędziego liniowego, żeby uniósł tą chorągiewkę, bo jego zdaniem to był automat. Jego zdaniem każdy, każde podanie na połowie Koreańczyków to był już automatyczny spalone. Tak wyglądało sędziowanie asystenta Gamala. Gandura z Egiptu. To jest tak zwane podgwizdywanie meczu. Oczywiście zakładamy teraz teorię spiskową, że sędziowie robili to umyślnie, no bo nie mamy jakichś zdecydowanych dowodów, że było inaczej. Natomiast rozmawiałem z polskim sędzią, gdzie było jasne, że ktoś do niego dotarł z klubu Wronieckiego i prosił go o remis w ważnym meczu. No i ten sędzia mówił, że on nie chciał w sposób oczywisty jakiegoś. Mówi, że nie zrobi jakiegoś skandalicznego druku typu karny. Typu jakieś czerwone kartki, natomiast będzie mecz podgwizdywał, czyli każdy najdrobniejszy jakieś potencjał pod wykroczenie faul. Każdy potencjalny spalony gwizdże, tak? Ten mecz był raz, że zabijany w taki sposób, z czym Hiszpanie sobie poradzili, no a później te ordynarne błędy przy golach. Bardzo mnie to smuci, ponieważ uważam, że Hiszpania była najlepszą drużyną, być może, tamtego. Tamtego mundialu i mogła dodać trochę kolorytu jeszcze tym finalnym fazom, których też nie wspominam jakoś za dobrze. Wydaje mi się, że Hiszpania, przepraszam, na pewno bardziej zasługiwała na finał niż Niemcy, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. No właśnie, chciałem powiedzieć, że szkoda, bo odebrano nam szansę na na Włochy-Hiszpania, który mógł być fantastycznym, fantastycznym meczem. Naprawdę, piłkarze, którzy w tamtym momencie z jednej i z drugiej drużyny byli w absolutnym topie, topie światowej piłki. A co ciekawe, już Jerzy Engel zgłaszał y, po pierwszym meczu uwagi, że nie podyktowano karnego dla Polski. Nie, bo ja pamiętam, że narzekano na sędziowanie zresztą o to, że y, łokciami walczyli Koreańczycy też, że było to niegwizdowe. Przyglądałem się, to było zaraz na początku meczu, gdzie wynik jeszcze był sprawą otwartą. No nie był to jakiś ewidentny karny, ale powiedzmy tak, gdyby ten turniej odbył się w Polsce, mielibyśmy 11. Ja idąc czy... tym tropem. Ja wcześniej jeszcze pochwaliłem e, tak na początku, jak mówiliśmy o tych e, dobrych wspomnieniach związanych z Koreanczykami. Tak powiedziałem, że oni grali tak, no wychodzili jak żołnierze, ale z drugiej strony, tak sobie teraz przypomniałem, że im jednak sędziowie też pozwalali na straszliwie ostrą grę. Im, im kartek nie pokazywali za zawały, no jest... za które naprawdę powinni z boiska wylatywać. I ja to podsumuję tak, cieszmy się i błogosławmy, że jest ten war. Ciekawy jest też rozdźwięk pomiędzy tym, jak oceniana jest ówczesna reprezentacja Korei w Korei, a wszędzie poza Karon. Przecież w Korei Hiding ma postawiony pomnik. To jest Jego imieniem nazwano jeden ze stadionów. W jednym z filmów, Koreańskich. Pojawia się Tomasz Hajto, a konkretnie akcja, w której Koreańczycy strzelają bramkę Polakom. Jest to jakiś tam kasowy film, który jest regularnie oglądany i tam jest właśnie ten mecz pokazany, jak żołnierze oglądają wspólnie ten wspaniały mecz i się emocjonują. Tak? Więc dla nich to jest absolutnie wydarzenie pokoleniowe, jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych. I mówię, to to, to jak działa jakby postrzeganie, także oni umiejętnie sobie wyciszają te te gorsze chwile, te wszystkie jakieś tam pogłoski, natomiast wszyscy na świecie mówią, no tak, no, no, pomogli wam, no to doszliście. Tak? Prawda I... jest gdzieś po środku, oczywiście. Jasne. Ale to ciekawe, jak postrzeganie się potrafi różnić. No ja pamiętam też czerwone stadiony podczas meczów w Korei. Tak jak mówiłem, przypominałem sobie ten mecz z Hiszpanią, ale też skrót meczu z Włochami. Tam było czerwono na trybunach od tych czerwonych koreańskich koszulek kibiców. Ale to był tumult w ogóle, jak się powtórki tych spotkań ogląda po tych bramkach Koreańczyków, czy po jakichś akcjach, to po prostu jak w jakimś, nie wiem, ogrom ogromnym, przepotężnym ulu. Tam naprawdę ludzie na tych trybunach to nie mniej walczyli o to zwycięstwo Korei niż piłkarze na boisku. Naprawdę. No akurat to doping ich naprawdę niósł. No, była wręcz taka fanatyczna publika. Aczkolwiek doping na tamtym turnieju był dość specyficzny i piłkarze z Europy byli trochę zdziwieni jak się dopinguje w Azji. O tym między innymi Mirosław Kloze wspomina w swojej biografii. W Azji jest taki rodzaj kibicowania, że wystarczy, że piłka przeniesie się gdzieś w okolice pola karnego, to już wzmaga się tłum. Wrzawa, tak. Ta, ta. U nas jest taka wrzawa, powiedzmy, przy po prostu przy strzeleniu bramki. Tam jest corner i już wszyscy wrzawa. Co to się dzieje? Co to się dzieje? To jest faktycznie. Duża różnica. Tak? To może w pewnym sensie w pierwszej chwili europejskich piłkarzy w jakimś stopniu dezorientować. I też to azjatyckie uwielbienie i robienie z piłkarzy Herosów. Przecież wtedy David Beckham to był absolutnie Bóg. On, jak przyjeżdżał na te mistrzostwa z reprezentacją Anglii, no on był tam traktowany po prostu jakby no największy z Herosów przyjechał. Tak? No dziennikarze to byli specjalnie wynajmowani tylko po to, żeby śledzić, gdzie w ogóle, gdzie on się porusza, gdzie ci Anglicy będą spali. Ludzie potrafili zamawiać miejsca w, w, w hotelach, które są niedaleko reprezentacji Pewien amerykański tabloid tuż przed tym Mundialem bodajże zrobił taką akcję, że będzie szukał człowieka na świecie, który nie zna Davida Beckhama. Wielka akcja, że jeździli niby po świecie i szukali kogoś, kto nie słyszał o Davidie Beckhamie, i w końcu dotarli bodajże na papuę Nową Gwinę, i tam siedziała jakaś starsza babcia. Oczywiście, okryta wyłącznie tradycyjnym strojem. Liści z liści, i ona nie słyszała o Davidzie Beckhamie. Oczywiście, ustawka, ale w pewnym sensie pokazująca, jaką wówczas postacią wykraczającą poza sport, David Beckham. Sprawiedliwości co do postawy Korei i sędziowania stało się w meczu o trzecie miejsce. Tam Koreańczycy. Spotkali się w Seulu, a więc u siebie, nie, przepraszam, oni grali w Degu, no ale mimo wszystko grali w Korei Południowej, więc u siebie z reprezentacją Turcji. No i właśnie teraz o tym pięknym śnie, reprezentacji Turcji, ja powiem tak. Senior Ginesz to był wielki fachowiec, teraz też zresztą prowadzi reprezentację Turcji. Ja wspominam świetnie tamtą reprezentację, mimo, że to nie była jakaś plejada gwiazd poza morze Hakanem Szykiurem, czy charyzmatycznym Ruś Turecberrem. No właśnie, ja jako taki y, dzieciak wtedy chłonący te mistrzostwa, czasami jest tak, że bardziej niż te jakieś, nie wiem, mecze, analizy taktyczne, bardziej się pamięta pewne jakieś tylko obrazki czy wydarzenia i dla mnie zawsze to, co Rusz, tu miał, pod oczami te malowidła swoje gdzie wychodzi w niczym taki no wojownik na te spotkania, te malowidła tak mi zawsze w pamięć one miały Pan... odbijać słońce tak, tak tak to, czy tam od reflektorów to sztuczne światło też tak 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 dokładnie takie miał takie miał wspomnienia no i ta bramka Hakana Shukura, która do tej pory jest najszybszą, najszybszą bramką w historii mistrzostw świata to są takie dwa główne wspomnienia jakie mam z reprezentacją Turcji no nie bywały sukces tak no, trzecie miejsce trzecie miejsce na mundialu gdzie jeszcze też te mecze oni mieli takie no bardzo zapadające, zapadające w pamięć, tak, no bo y, złoty gol w ćwierćfinale, y, no tak naprawdę na tym mundialu przegrali dwa razy, ale przegrali tylko i wyłącznie z Brazylią, więc to też pokazuje, że, że no w tych pięciu innych spotkaniach, to oni wygrywali i ta Turcja, ta Turcja naprawdę, no, myślę, że tak jak my mamy ten swój 74 rok, no Turcy mają ten swój 2002. Ja myślę, że jest dużą przesadą porównywać jednak z 74, gdzie ogrywaliśmy praktycznie ja wiem, wszystkich ja... na świecie, a zobaczmy z kim grali Turcy. Ja Faktycznie, ja nie mówię, porażka jakby... w grupie z Brazylią. Dalej, remis z Kostaryką, wygrana z beznadziejnymi Chinami i już mają wyjście z grupy. Idziemy dalej. Japończy... Japończycy pokonani, Senegal, i później porażka z Brazylią. No więc naprawdę, ja tu nie widzę. Ta ścieżka do półfinału Turków, no nie, nie wydaje mi się jakaś imponująca. Fajna drużyna, doceniam rzeczywiście Hakan szukur, pamiętam z tego tą bramkę bardzo szybko strzeloną, takie niezwykłe. 10,8 sekund. Tak, gdzie wcześniej najszybciej strzelonym golem był Olisa Debe. Pod... Cieszyliśmy się tym wszyscy w Polsce, że ale Olisa Debe wciąż ma najszybszą szelową bramkę. Odcisnęliśmy silne pięto, piętno na Mundialu. Pamiętam jeszcze taką, chyba bodajże, Irchan z taką miał kiwkę, że przerzucił sobie piłkę piętą. Później wszyscy tam po dwórku próbowali. Nad głową sobie przerzucił piłkę w taki sposób. To wszyscy później próbowaliśmy to odtwarzać. Natomiast nie mam takich najbardziej też z Turcji pamiętam jak Rivaldo ich oszukał, tak, ale Fajna drużyna, ale nie jest to taki zespół, który mnie jakoś niesłychanie porwa. Były w późniejszych turniejach, które będziemy omawiać, takie Turcje, które mnie zachwyciły. Ta do nich nie należała. No, ja, ja tylko się odniosę, bo ja tu, broń Boże, leczko nie mówiłem o poziomie, żeby, mhm. żeby porównać 1994 rok i 2002. Mi bardziej chodzi o, o sam ten sukces, że w Turcji no, myślę, że on, że on po prostu jest tak wspominany, że jednak znaleźli, zdobyli ten medal że jest to takie... No... no brązowy medal Mistrzostw Świata. Wspomniałeś Ilhana Mansiza, ja chciałem do niego nawiązać, bo to jest piłkarz, który no, strzelił te ważne gole. Złota bramka z Senegalem, dwa gole w meczu o trzecie miejsce. Nie wiem, czy wiecie, ale on się przekwalifikował. Tak, na łyżwiarstwo figurową. I reprezentował Turcję w łyżwiarstwie figurowym. To w ogóle, bo przygoda się zaczęła chyba od tego jakiegoś programu telewizyjnego, gdzie z zawodową łyżwiarką z Rosji jeździł i się okazało, że tak mu się to spodobało, że ma do tego talent i dryk, że no, postanowił faktycznie spełniać się również i w innej dyscyplinie. A też warto dodać, że to jest ostatni, znaczy to jest ostatni, miejmy nadzieję, że już na pewno ostatni strzelec Złotej Bramki w historii mundialnej tak, no ta w ćwierćfinale przeciwko Senegalowi. i podkreślmy, że do dzisiaj na wysokim poziomie gra Emre z tamtej drużyny cały Właśnie. czas. To jest niesamowite Emre Belozoglu, ale chciałem tylko powiedzieć, że jest też inny weteran, który pamięta mundial w Korei Południowej i Japonii, jeżeli chodzi o piłkarzy z pola, czyli Joaquin. Aha. Jeszcze puentując wątek Hiszpanii, o której mówiliśmy, słuchajcie, ja nie wiem, jak ten mecz Hiszpania-Korea by się potoczył, gdyby Raul mógł zagrać, bo on w tamtym spotkaniu nie wystąpił, nie wszedł nawet z ławki, przemęczony organizm. Jose Antonio Camacho tłumaczył, że no nawet w trudnej sytuacji nie był w stanie go wpuścić. Jak by się potoczył? No, Hiszpanie wygrali ten mecz uczciwie i byli lepsi. No. Dla mnie ten mecz ma jedną oczywistą historię. Z Raulem może by zgnitli jeszcze bardziej, może znowu by coś sędzia wymyślił. Hiszpanie zasłużyli wtedy na to, żeby przejść dalej. Czy byłoby więcej armat, czy by to coś szczególnie zmieniło, skoro... Karty rozdrobnienia, sędzia, trudno im powiedzieć. Czas na finalistów, czas na dwa zespoły, które okazały się najlepsze w turnieju o Mistrzostwo Świata w 2002 roku, no i zacznijmy od srebrnych medalistów Niemców. Niemców, którzy tak naprawdę zrobili nieoczekiwany wynik, zupełnie nieoczekiwany, bo po Euro 2000 wprowadzono te wszystkie reformy szkolenia. Wydawało się, że teraz będzie taka dziura, że trzeba będzie poczekać. No ale okazało się, że pomiędzy dwoma bardzo nieudanymi mistrzostwami Starego Kontynentu przyszedł Mundial, w którym Niemcy dotarli do finału. Niemcy byli na tym turnieju mało efektowni, ale bardzo efektywni. No I... poza meczem zarabią sobie. Tak, no, to, oczywiście wiadomo. To jest, to jest reprezentacja Niemiec, więc zawsze, zawsze jakieś. E poziom odpowiedni zawsze ma, natomiast tam była też kupa szczęścia. No, popatrzmy tak, jak Leszek wcześniej wspomniał, drogę Turków y, do półfinału, no to droga do finału Niemców, to tam oni na swojej drodze nie spotkali żadnej, świato, y, żadnej drużyny światowego topu. Tak? Nawet europejskiej żadnej. Dokładnie, w grupie, dokładnie, żadne, w grupie Arabia solidnej. Saudyjska, Irlandia i Kamerun, no, owszem, dobra, Irlandia i Kamerun, solidne reprezentacje, ale tak samo lat później czy Paragwaj, czy USA, czy Korea Południowa. Wszystko solidne teamy, ale żadnej, żadnej potęgi na tej drodze. I Niemcy kompletnie nie zachwycali. Mało tego, jak się obejrzy ten ćwiercinał z Amerykanami, to do bramki balaka tak naprawdę nie dość, że uważam, że Amerykanie w tym meczu byli lepsi, to i tak też zostali yy, skrzywdzeni, bo tam nie było yy, ewidentnego karnego dla, dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Gwiazdą tej drużyny niemieckiej na pewno był Oliver Kahn. Yy, który zresztą zdobył złotą piłkę, nie ona Ronaldo wbrew pozorom, za ten turniej. Ale myślę, że jakby ten wynik to był trochę ponad stan. Że Ale bardziej... tą złotą piłkę chyba przed finałem, przed Tak, Tak, przed no finałem, dokładnie. Właśnie też szkoda. Tak, że jakby przyznano po tak. finale, to nie mam przekonania, czy by ją dostał. No, no biedny, niestety, trafił mu się jeden, jedyny z błąd na tym mundialu w finale. Ale myślę, że ten wynik Niemców był ponad stan, że bardziej te wyniki z Euro 2000 i z Euro 2004, one chyba bardziej odzwierciedlały stan ówczesnego niemieckiego futbolu niż ten srebrny medal z Boys z Korei i z Japonii. Dla mnie cały obraz mojej niechęci do tego mundialu. Trzech. Półfinalistów, których absolutnie nie mam, nie mam za wiele, jakichś nie mam szczególnie dobrych emocji. Zwykle, jak ktoś dociera do półfinału, no to pamiętasz jakieś jego fajne mecze, jakichś szczególnie fajnych zawodników. A tutaj patrzę na Turcję, na Koreę, na Niemcy i szanuję wyniki, ale też trochę takie mech, tak, takie mm, no dobra. Okej, okay, są, ale myślę, że były. Lepsze kandydatury, żeby znaleźć się na tych miejscach. Wcześniej wspominaliśmy o tej książce o argentyńskim futbolu, tak samo książka o niemieckim futbolu jest znakomity. I tam taki cytat dobry znalazłem, że jeden z komentatorów telewizyjnych, jakim Marcel Raj w czasie meczu z Amerykanami ćwiercinałowym, on wprost na wizji powiedział, że ze względów humanitarnych błaga o końcowy gwizdek. Więc to też trochę obrazuje, jak ten styl niemieckiej reprezentacji rudiego Fellera też był w samych Niemczech odbieranych, ale bym wyróżnił oprócz Kana też jednak dwie postacie, które. Dobrze się na tym mundialu Miroklozę. Dokładnie, miroklozę pięć bramek z głowy, i rozpoczęcie tego swojego wspaniałego marszu, rekordu. Marszu, dokładnie. No i, no i też um, Balak. A wiesz, że, że oni się zupełnie nie lubili, nie rozmawiali ze sobą? Balak z, z Mirokloza? Tak. No nie czytałem jeszcze tej książki. Panowie, ale, ale myślę, znowu, że... pięć bramek z głowy. Mówimy o mundialu, czy o jakiejś turnieju, nie wiem, jakiejś okręgówki. No pięć bramek z głowy. Szanuję z Miro, czego jest, trzy jest ekspertem. No ale właśnie, mówimy o pięciu bramkach z głowy, w tym trzech zarabiają saudyjską i to są te wielkie wyskoki finalisty, czy to, finalisty, przepraszam, y, mundialu. Trzy lata wcześniej Mirosławie Klose w Niemczech niewielu nie ludzi słyszało, a a na Mundial pojechał, był wówczas bardzo młodym napastnikiem. No, nie rozmawiał Michel Balak z Mirosławem Kloze, dlatego że Balak nie ukrywał tego, że wolałby, żeby pierwszym napastnikiem kadry był Oliver Neville, jego kolega klubowy. Rudy Waller postawił na Mirosława Kloze no i, i się nie zawiódł, przynajmniej w meczach fazy grupowej, bo w pucharowej wiemy, że to Balak praktycznie zdobywał te najważniejsze bramki. No ale, no ale to akurat e, miał tutaj, e, no, wszyscy selekcjonerzy kolejnej reprezentacji Niemiec mieli rację ze stawianiem na Miroklozę, bo jego rekord, nie tylko ten z Mistrzostw Świata, ale w ogóle jego e, statystyki z kadry, to jest jakiś kosmiczny poziom. Jeszcze biorąc pod uwagę, że mu wcale kariera nie miał specjalnej kariery klubowej, to za to, co robi w reprezentacji na tych turniejach, no nigdy nie zawodzi, naprawdę czapki z głów przed, przed miroklozę. Mirosław Kloze pobił rekord. Ronaldo. Ronaldo, który był największą gwiazdą drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Świata. Drużyny, która mogła na Mundial nie pojechać, bo straszne ciężary mieli Canarinos w eliminacjach Leszku. No to prawda. To zdumiewało tyle, że faktycznie potencjał mieli wtedy niesamowity pod względem piłkarskim. Ja pamiętam już o samych finałach, gdzie rzeczywiście no, wygrali. Całkowicie zasłużenie. No, wygrywali, wygrywasz wszystkie mecze, nie ma o czym gadać. Natomiast pamiętam, że jednak było pewne uczucie niedosytu, że Brazylia, mająca tylu wspaniałych piłkarzy ofensywnych, jednak jest Brazylią troszkę wyrachowaną, troszkę zdyscyplinowaną, ale może to są właśnie te odrobione lekcje z eliminacji, że Brazylia, która ma aż za dużo siły rażenia z przodu, lubi za bardzo polegać na tej fantazji, na tym, co często gubiło te afrykańskie zespoły. I być może, żeby z Brazylii Stworzyć zespół na miarę mistrza świata, trzeba ją jednak zdyscyplinować, wcisnąć w pewne ciutbrzydsze, ale jednak skuteczne ramy. I to doprowadza do tego, że te mecze może nie są tak piękne, jak mogłyby być. Nie ma tylu fajerwerków, ale są jednak meczami, w których Brazylia zaznacza. Zaznacza po prostu swoją, swoją wyższość. Trzeba Brazylii założyć homonto, i wtedy Ty na tym turnieju ono zostało założone. Tu masz absolutną rację, Leszku, bo Brazylia pięknie to grała na mundialach, ale w latach 80. -tych. Tylko z tych mundiali są wspaniałe bramki, znakomite wspomnienia, cudowne akcje, Ziko czy, czy Sokratesa, ale nie było medali. Ta Brazylia z 2002 roku zdecydowanie bardziej niż tą z lat 80. przypominała tą, która zdobyła w 94 złoty medal. Właśnie wyrachowaną, ustawioną taktycznie. Ale wracając do Rona. Ronaldo, to y, po pierwsze w ogóle czapki z góry, że on pobił ten rekord. Y, znaczy, pobił. To był pierwszy piłkarz od 1970 roku, który przekroczył tą liczbę sześciu bramek na mundialach. Osiem bramek w zasadzie tylko oprócz ćwierćfinału strzela w każdym meczu. Znaczy... A... Przepraszam, ja mm -hmm. tylko się wtrącę czapki z głów, że Ronaldo po tej serii problemów z Wiedadłami grał w piłkę. Dokładnie. On cały sezon 2000-2001 przecież on miał stracony, tak, a tuż przed Mundialem rozegrał zaledwie 10 spotkań, tak z piłkarza, który był najlepszym, e, najlepszym piłkarzem na świecie, tak naprawdę stał się, stał się tak naprawdę na półtora sezonu nie grający w piłkę kaleką, więc powrót naprawdę taki comeback, absolutnie, absolutnie już kultowy, tak samo kultowy jak ta jego grzywka na głowie. Ronaldo z tamtego Mundialu to jest zarazem najlepsza historia tego Mundialu. To bezsprzecznie, nie, nie ma w ogóle żadnej konkurencji. Ronaldo, czyli tak jak powiedziałeś, zawodnik, który zagrał raptem garść meczów, gdzie wielkim ryzykiem było zabieranie go, gdzie Brazylia wtedy na ataku miała naprawdę mnóstwo ciekawych kandydatur, i brak Ronaldo nikogo by nie zdziwił. A tymczasem Ronaldo rozgrywa taki turniej. I wskrzesza swoją karierę. Jest już innym zawodnikiem niż przed kontuzją, ale wciąż zawodnikiem wybitnym. I za chwilę jest transfer, za chwilę jest znowu wielkość. Po prostu ten mundial przywrócił Ronaldo światu futbolu. I co więcej, bo tu wspominamy o kontuzji, ale też warto wspomnieć jeszcze ten kontekst przecież wcześniejszego finału z 98 roku, gdzie do tej pory jest niewyjaśniona sprawa tej e, początkowej absencji, a później no, kiepskiej formy w finale Ronaldo, że też właśnie do tego kombeku można zaliczyć to, że powraca ten właśnie... Po tej historii nieszczęsnego finału z Paryża, Ronaldo staje się bohaterem finału w Japonii. Jeżeli Filmowe wręcz, prawda? Prawda, prawda. Jeżeli chodzi o tamten atak, to było Ri tak? Bo oprócz Ronaldo grali Rivaldo, mocna kompromitacja symulką w meczu grupowym z Turcją, którą leszek już przypomniał, no ale Ronaldinho, tak? Młodziutki wówczas Ronaldinho. No, kapitalna bramka z reprezentacją Anglii. Tak? Ja bym może chciał zacząć od Rivaldo, bo oczywiście to, co on zrobił w tym pierwszym grupowym meczu z Turkami, to w ogóle piłkarzowi tej klasy, który zdobywał już za tą piłkę, to w ogóle nie przystoi. To jest coś, za co pewnie zostać zdyskwalifikowany, i no, wstyd dla piłkarza tej klasy. Natomiast my nie możemy zapominać, jaki to był znakomity turniej Rivaldo. On absolutnie zasłużył na jedenastkę tego turnieju. On strzeli przecież pięć bramek, tak? Pięć bramek to jest liczba, która nieraz dawała w ogóle tytuł króla strzelców. W finale tak naprawdę obie, obie bramkowe sytuacje tak naprawdę przechodziły przez, przez Rivaldo, brał udział w tych akcjach. Znakomity turniej tego zawodnika i chciałbym, żebyśmy pamiętali nie tylko to, że on, no, że tak brzydko powiem kolokwialnie, zapajecował w tym meczu z Turkami, ale również jego znakomitą grę na A tych dla mnie Rivaldo był właśnie najlepszym piłkarzem tego turnieju w ogóle. Ronaldo mógł wygrać troszkę przez tą swoją historię, bo takie rzeczy wpływają przy tego typu nagrodach, gdzie nie patrzy się tylko na to, co na boisku, ale na pewien szerszy kontekst. Ale nie wykluczone, to no, bo tylko moje podejrzenie, być może właśnie za karą dla Rivaldo za to, co zrobił wtedy z Turcją, jest to, że nie dostał tej nagrody, bo to by fatalnie wyglądało, gdyby ktoś. O kim przed chwilą mówiło się w kontekście takiego, takiej skandalicznej symulki, zdobywa tytuł piłkarza turnieju. Być może dlatego jej nie dostał przez tą sytuację. Kto wie? Być może tak było. Co Ronaldinho powiecie? W ogóle chciałem pochwalić skolerię jego, bo Ronaldinho to jedno, ale on też wziął młodziutkiego kakę na tamten mundial. No prawda, prawda. No w ogóle y, Felipe Scolari był straszliwie krytykowany przed tym mundialem. No przecież te eliminacje, o których już wspomnieliśmy, że Brazylia tak naprawdę do końca biła się, żeby nie grać w barażach. Y, również kontrowersje wywoływał brak powo powołania dla Romario, który pomimo 36 lat był zawodnikiem dalej będącym w niezłej formie. Ale Scolari no, na mundialu no, wynik, y, wynik go jak najbardziej broni. Ale jeśli chodzi o Ronaldinho, no ja, ja jestem, y, no to jest piłkarz który jakby dla mnie definiuje moją też trochę miłość do futbolu, ja, ja, ja naprawdę absolutnie uwielbiam go. I to też był taki dla mnie pierwszy turniej, gdzie ja go w ogóle mogłem poznać, tak? Bo oczywiście się znało Ronaldinho z tych, nie wiem, stron piłki nożnej, czy innych gazet, wiedziałem kto to jest, ale po raz pierwszy mogłem go oglądać. I kto naprawdę pierwszy raz zobaczył no, ten jego uśmiech, to bogactwo stomatologiczne na tej twarzy, to jak on z tą piłką biega, jak on się porusza, jak on, jak to jest technicznie wypitny zawodnik, ciężko było tego piłkarza nie polubić. To byłby taki turniej, w którym świat poznał Ronaldinho, wiadomo, no że znali go eksperci, znali go trenerzy, znali go skauci. Ronaldinho był rozchwytywanym piłkarzem z Gremio, gdzie chciało go Manchester United, ale myślę, że do 2002 to znali go jednak znawcy, skauci i znawcy Ligue 1, Tak? Natomiast w tym momencie cały świat, kurczę, jest takiego się Gronaldini, zobacz co on gra, on gra jakiś niezwykły futbol, on gra swój mecz zawsze, on ma tą koło radość piłki, jest esencją tego najlepszego, co może być w piłce. Może teraz go trochę idealizuję, ale tak samo dla mnie to jest, żaden piłkarz oglądanie go nie, da, nie sprawiło mi tyle frajdy, a widziałem na żywo Mieczysława Agafona, więc to swoje mówię. Kończy się powoli nasz czas, ale ja chciałem jeszcze wspomnieć o tej obronie, bo chwaliliście tutaj, że Brazylia była dość dobrze poukładana. Trzeci z rzędu finał Kafu, wielka sprawa. Bardzo ściskałem kciuki, 4 lata później, żeby dobył do czwartego, ale niestety się nie udało. To oczywiście, tak. Te, te skrzydła były niesamowite: były i Kafu i Roberto Carlos. Roberto, Roberto Carlosa też zawsze mam tak przed oczami jako takiego. No, jednego z najlepszych w ogóle lewych obrońców w historii mundialu i zawsze gdybym miał ja taką wybierać swoją taką ulubioną jedenastkę piłkarzy, nie mówię może najlepszych, ale ulubioną, tam zawsze by się na tej lewej obronie znalazł Roberto Carlos z tym swoim potężnym kopnięciem, z tym swoim naprawdę znakomitym sprintem. No i jakby oni też byli, te, te ich pozycje na tych skrzydłach, to jak oni się dołączali do tych akcji też to było kluczowe dla całej taktyki tej zwycięskiej Brazylii. Myślę, że to tak jak Makelele zmienił postrzeganie swojej pozycji, tak samo oni wyznaczyli to czym powinien być nowoczesny prawy, prawy lewy obrońca, boczny obrońca. obrońca. Słuchajcie, musimy kończyć, bo zaraz nas zdejmą z tej anteny. E, omówiliśmy sobie mundial w Korei Południowej i Japonii. Moimi gośćmi byli dzisiaj Leszek Milewski, Weszłokom. Dziękuję bardzo. Bożej Dawidowicz, RetroFootball. Dziękuję bardzo. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję również Kamil Kania. Przypominam, że wszystkie odcinki z serii Kiedyś to było znajdziecie w naszym archiwum. Kiedyś to było.